usłyszał Szymon syn Jony: Tobie dam klucze królestwa. Sens. Jan Paweł II, tryptyk rzymski. Księży dekanalnych zastanawialiśmy się, w jaki sposób właśnie w dekanacie upamiętnić wizytę Ojca Świętego. I wtedy wyszedłem z inicjatywą, aby na placu Jana Pawła II postawić pomnik Ojcu Świętemu. Dawali nam za darmo kostkę brukową, która jest na całym placu Świętego, jeszcze nie Świętego Jana Pawła II. I tutaj będzie ta aleja tych sponsorów i ich tablice, którzy nam najwięcej przysłużyli się do wykonania i zrealizowania najmniejszym, jakby powiedzieć, kosztem finansowym. Bo sama parafia nie jest w stanie tyle złożyć się pieniędzmi i sfinansować to wszystko. Dlatego cały Zgorzelec tutaj ma swój udział i nie tylko Zgorzelec, ale wszystkie największe firmy, które w naszym rejonie są. Nie mówiąc o Urzędzie Miasta, który również tutaj miał swój udział i największy nacisk na wszystkie te firmy. Bardzo duży udział w tej realizacji infrastruktury mają ludzie społeczni. To są przeważnie emeryci z parafii świętej Jadwigi i oni właśnie tutaj najwięcej tych robót, które mają uświetnić dekoracje wszelkie, robią społeczni ludzie. Bardzo jesteśmy im za to wdzięczni, ale nie mamy jak im tego wynagrodzić, bo to jest rzeczywiście typowa praca społeczna, którą oni nam tutaj fundują. W którym ten pomnik stoi, ono nie jest przypadkowe, bo Społeczny Komitet Budowy pomnika też się zastanawiał, gdzie ten pomnik powinien tutaj w Zgorzelcu stanąć. Chcę tutaj powiedzieć, że przypomnieć, że święta Jadwiga jest patronką dnia wyboru kardynała krakowskiego Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. I kiedy ksiądz biskup przed 10 laty podjął decyzję, że tutaj w Zgorzelcu powstanie nowa parafia, to właśnie obrał za patronkę tej parafii i kościoła, który jest budowany, właśnie świętą Jadwigę Śląską. A więc tu już mamy powiązania Ojca Świętego ze świętą Jadwigą tutaj w tym miejscu w Zgorzelcu. Potem, kiedy Ojciec Święty miał odwiedzić Legnicę, naszą diecezję, ksiądz biskup Tadeusz Rybak polecił mi i innym księżom, którzy zamierzali budować kościoły, aby przygotowali kamień węgielny, który by Ojciec Święty poświęcił. I wtedy przygotowałem taki kamień węgielny pod budowę kościoła świętej Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu. Ojciec Święty, będąc w Legnicy, właśnie ten kamień dla naszego kościoła poświęcił. Thank you.
get captured. Bring the body one time to the baseline. Go to my wine, your waistline. Mr. D, it's all about your real name. Mr. D, you want to get the basic on day one, then ask for more. Ponieważ tam miasto w całości ten pomnik sponsorowało. Wtedy dowiedzieliśmy się, że tym wykonawcą jest pan Maksymilian Biskupski, znany artysta, rzeźbiarz, i zwróciliśmy się do niego z prośbą o pewną konsultację. Gdy przyjechał tutaj do Zgorzelca, to powiedział, że on pomników Ojca Świętego dla Ojca Świętego nie stawia, ale stawia pomniki Ojca Świętego, które coś wyrażają, mówią. Chodziło mu o to, żeby ten pomnik Ojca Świętego mówił, nie tylko stał, ale żeby mówił. I zależało mu na tym, żeby Ojciec Święty tu przemówił na granicy Polski z Zachodem. I zaproponował nam właśnie, byśmy poprzez ten pomnik przypomnieli wypowiedź Ojca Świętego właśnie z pielgrzymki sprzed 10 lat, wypowiedziane zdanie i homilia w Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa. I wtedy Ojciec Święty dwa dni po wizycie w Legnicy, w Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa, dla nas Polaków wypowiedział takie ważne słowa. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Nie my stwarzaliśmy człowieka, abyśmy mogli stworzenie ludzkie uśmiercić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, bardzo serdecznie witam na tej uroczystości Waszą Ekscelencję, księdza biskupa Stefana Cichego, księdza rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, księży dziekanów z dziekanem naszego dekanatu, księży prałatów, kanoników, proboszczów, wikariuszy. Witam przedstawicieli kurii biskupiej w Görlitz. Witam. Za chwilę ksiądz biskup wraz ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika podejdzie przed pomnik sługi Bożego Jana Pawła II i w sposób uroczysty go odsłoni. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Najmilsi, po obchodach Dnia Papieskiego, którego hasłem były słowa Jan Paweł II, obrońca godności człowieka,
odsłoniliśmy pomnik sługi Bożego Jana Pawła II, który obecnie pobłogosławimy. Czynimy to w przeddzień uroczystości Świętej Jadwigi Śląskiej, która jest patronką tej parafii i patronką całego Śląska, jest patronką Dnia Wyboru księdza Karola Wojtyły na papieża. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, pobłogosław ten pomnik, który ma nam przypominać nauczanie i osobę Ojca Świętego Jana Pawła II. Ty wybrałeś go, aby jako następca apostoła Piotra przewodził całemu Kościołowi. On jest szczególnie czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. Miłosierny Boże, Ty powołujesz wszystkich chrześcijan, aby byli znakiem dla innych i dawali świadectwo wiary przed ludźmi. Obdarz nagrodą nieśmiertelności i chwały naszych bliskich, którzy strzegli Twojej prawdy i mądrości. Udziel hojnego błogosławieństwa również nam tu zgromadzonym i spraw, aby się wypełniając Twoją wolę, wzrastali w świętości oraz pociągali innych do Ciebie. Umacniaj zatem naszą wiarę, nadzieję i miłość i doprowadź nas do Królestwa Niebieskiego. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.